Zamek Czocha, wspaniała warownia, która niejednokrotnie stanowiła tło dla różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, dla filmów historycznych. Dzisiaj kolejny raz odwiedzana jest przez wielu ludzi interesujących się przeszłością i tą chyba nie najbardziej odległą, mianowicie czasem II wojny światowej i latami wkrótce po jej zakończeniu, które tutaj potrafiły odkryć wiele tajemnic. Spotkali się ludzie przyjeżdżający na takie okazje z różnych stron Polski i właśnie dzięki wystawie, która też została przygotowana, dzięki temu, co będzie prezentowane w czasie takich prelekcji, można będzie dowiedzieć się wielu rzeczy związanych z tym, co jest najbardziej dla ludzi zawsze ciekawe, z tajemnicami samego zamku, okolicy zamku, ale też nieco dalszych okolic położonych tutaj w rejonie lubańskim. Początki tej dawnej warowni granicznej sięgają drugiej połowy XIII wieku. Panował wtedy król czeski Wacław II. Gdy jego córka Agnieszka porzuciła stan wolny, wychodząc w 1315 roku za księcia piastowskiego Henryka Jaworskiego, w posagu otrzymała ową budowlę i okoliczne dobra. 30 lat później Henryk zawarł porozumienie ze swoim siostrzeńcem Bolkiem II Świdnickim, który przejął zamek Czocha wraz z okolicą. Po śmierci Bolka II i jego żony dobra wróciły pod czeskie panowanie. Zamek stracił wówczas pierwotną funkcję obronnej warowni i przekształcił się w okazałą siedzibę rycerskich rodzin von Klux i von Nostitz. W rękach drugiego z wymienionych rodów przetrwał ponad 200 lat. W roku 1703 posiadłość zakupiła ważna persona z otoczenia króla Augusta II Sasa, Johann von Uchtritz. 90 lat później ogromny pożar zniszczył zamek i znajdujące się w nim dzieła sztuki. Właściciele podnieśli go jednak ze zgliszcz. Na początku XX wieku włodarzem obiektu był już drezdeński przemysłowiec Ernst Gutschow. Powierzył on dokonanie przebudowy i modernizacji zamku architektowi Bodo Ebhardowi. W wyniku tych prac Czocha stała się jednym z najpiękniejszych zabytków Dolnego Śląska. Gutschow opuścił swoją rezydencję dopiero przed wkroczeniem do niej armii sowieckiej. Obecnie dawna warownia służy nie tylko jako hotel, stanowi także miejsce działalności historycznej i kulturalnej. Właśnie odbywa się tu spotkanie pod hasłem Tajemnice Zamku Czocha. To już kolejna edycja tego przedsięwzięcia. Patronuje mu dyrektor obiektu. Jeśli chodzi w tej chwili z Pana punktu widzenia tego rodzaju imprezy, jak ta, która się dzisiaj szykuje, one powinny być chyba częściej nawet organizowane, prawda? Jasne, że częściej i takie mamy plany również na przyszły rok, jak i na przyszłe lata. Jest to przede wszystkim impreza, która odkrywa i tajemnice samego zamku, które nowe oblicza pojawiają się w zasadzie z miesiąca na miesiąc, nowe zagadki, nowe tajemnice, nowe przejścia, ale także odkrywamy również tajemnice regionu pobliskich obiektów. Spotkaniu towarzyszy wystawa militarnych znalezisk, wśród których są cenne egzemplarze broni z okresu II wojny światowej, ale nie tylko, można tu też zobaczyć wojskowy sprzęt optyczny i pomiarowy. Znajdujemy się na Zamku Czocha w dniu tajnych spotkań z historią odkrywania regionu. Impreza, która przyciąga zawsze co roku na zamek regionalistów, odkrywców, miłośników historii, miłośników tajemnic, które drążą do dnia dzisiejszego Dolny Śląsk i Górne Łużyce. Wśród prelegentów zaproszonych jest też, są też imprezy towarzyszące spotkaniu, prelekcjom i wystąpieniom. I jedną z takich wystaw jest wystawa uzbrojenia i wyposażenia z okresu II wojny światowej. Repliki, kilka oryginałów, jak i również elementy wyposażenia, które brały udział podczas bitwy o Lubań na przełomie lutego i marca 1945 roku. A więc co tutaj mamy? Bo widzimy tutaj Mausery 98, jak i 98K, które już brały udział w I wojnie światowej, a więc oryginalne Mausery. Tutaj takim jednym z oryginalnych Mauserów jest ten oto egzemplarz, który znajduje się w tym oto miejscu. Oczywiście zdekowany zgodnie z przepisami prawa polskiego. Tu się troszeczkę zaciął. Z prawa polskiego. Mamy też broń radziecką, w zasadzie sowiecką, Armii Czerwonej,
pepesze, broń niemiecką, Sturmgewera, MP40, ale również taką broń rzadką, którą rzadko się spotykało i rzadko się, spotyka w zbiorach, MP3008 Volks. Broń, która jak każda broń niemiecka pod koniec II wojny światowej miała być oczywiście tą bronią, która doprowadzi do tego, że niemiecka armia i naród niemiecki, Rzesza Niemiecka, III Rzesza nie padnie. A jak było w rzeczy samej, to każdy dobrze wie. Z broni cięższej tutaj mamy eksponat bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy eksponat MG42. Ta broń, która dzisiaj używana jest na polskich, na niemieckich czołgach w polskiej armii, Leopardach, dwójkach pod nazwą MG3. A więc tutaj sobie stoi i każdy, kto przybędzie, może zobaczyć to wyposażenie, hełmy niemieckie, hełmy radzieckie, destrukty pokazujące pociski, skrzynki, granaty, przeszczeliny w hełmach, czyli to, co jest dziełem wojny. Wojny, która niestety niosła zawsze pokłosie śmierci. Mamy też sprzęt optyczny. Mamy sprzęt optyczny z okresu II wojny światowej, a więc lornety przeciwlotnicze i typowo lornetę do obserwacji pola walki, często nazywaną też artyleryjską lornetą, która miała możliwości, że tak powiem, skrytego obserwowania terenu za okopu. Miała też możliwość montowania w drewniane różne elementy. Jest specjalny taki gwóźdź, który mocował, można było wbić i dzięki temu obserwować skrycie elementy pola walki. Przybliżenie tutaj jest 20-krotne przy założonej dodatkowo reduktorze, który zwiększa z 10 do 20-krotnego przybliżenia, więc bardzo mocnego. Sprzęt, który tutaj widzimy, to jest wynik poszukiwań różnych osób, poszukiwań niemej historii II wojny światowej i nie tylko. Dzisiaj w Polsce troszeczkę ta sytuacja się zmieni i sytuacja eksploratorów, poszukiwaczy ze względu na zmianę ustawy o ochronie zabytków i konserwacji, która bardzo restrykcyjnie uderza w to środowisko. Czy słusznie, czy nie? Czy słusznym jest karanie eksploatorów pozbawieniem wolności? To już chyba życie zdecyduje, zweryfikuje, czy poprawna, czy właściwa. Ja dodam od siebie, że niestety okres II wojny światowej tak naprawdę w archeologii polskiej nie istnieje. On jest tak naprawdę, czeka czy na lepsze czasy, czy na jakieś inne zmiany, czy na jakieś odpowiednie kodyfikacje. Natomiast fakt pozostaje faktem, że i szczególnie mundury z tej epoki niestety bardzo szybkiemu rozkładowi podlegają ze względu na nietrwałość, a i broń, którą tutaj widzimy, to też nie jest nie do końca trwała, bo widzimy już niestety wżery, widzimy zniszczenia spowodowane czasem. Miłośnicy odkrywania tajemnic mogą swoją wiedzę wzbogacić, zapoznając się z literaturą prezentowaną tu przez autora wielu publikacji historycznych. Stoisko z książkami cieszy się wielkim zainteresowaniem przybywających na spotkanie ludzi. Wystawie broni towarzyszy też bardzo bogata kolekcja wydawnictw, które prowadzicie już od dawna. Proszę powiedzieć coś o tych książkach. Tak, wydawnictwo prowadzimy od 2001 roku. Początkowo było ogólnie związane z tajemnicami różnymi historii, natomiast później skupiliśmy się głównie i zasadniczo na Dolnym Śląsku, dlatego że jest to w zasadzie rejon najbardziej interesujący chyba i jeżeli chodzi o Polskę, to najwięcej zagadek związanych z II wojną światową dotyczy Dolnego Śląska. Książek, które mamy wydanych, jest w tym momencie blisko 70. 50 z nich, myślę, śmiało dotyczy Dolnego Śląska, ale co bardzo istotne, to nie są książki, które w sposób ogólnikowy poruszają jak przewodniki jakieś tematy związane z tajemnicami II wojny światowej. Większość tych książek to są śledztwa prowadzone indywidualnie przez autorów lub przez kilku pojedynczo, które
zmieniają całościową wiedzę na poszczególne tematy. Przykład, sprawa Szczeliny Jeleniogórskiej, książka, która została wydana 2 lata temu, Skarb Generała, która w zasadzie wyjaśnia tą historię. Sprawa słynnej historii związanej z Rizę, z Gontową, książka pod tytułem Zaginiony konwój do Rize. Tak samo praktycznie wyjaśnia tą historię. I wiele takich historii, które od lat fascynowało poszukiwaczy, tropicieli różnych zagadek, jest w naszych książkach praktycznie wyjaśnionych. I to ja jestem z tego bardzo dumny, że udało mi się taką grupę autorów zebrać, którzy są na tyle ambitni i na tyle rezolutni, że potrafią te historie zweryfikować i sprawdzić i odkryć zupełnie wcześniej nieznane ich aspekty. Jednym z takich bardziej zagadkowych tematów związanych z Zamkiem Książ na Dolnym Śląsku była kwestia obiektów, które podczas II wojny światowej, pod koniec II wojny światowej były widywane w rejonie tego zamku. Udało się dotrzeć do świadków, którzy widzieli te obiekty i którzy je naszkicowali. Także mamy na przykład wyjaśnioną zagadkę. Wiadomo już, że były to helikoptery. Były to helikoptery, które były produkowane w pobliskiej Świdnicy i które w trakcie testów, w trakcie oblatywania między innymi pojawiały się w rejonie Zamku Książ. Jedną z bardziej zagadkowych kwestii związanych z powojennym okresem na Dolnym Śląsku jest historia tak zwanych strażników. Osób, które, Niemców, którzy zostali na Dolnym Śląsku w ściśle określonym celu, którzy mieli tutaj pilnować ukrytych depozytów i innych poniemieckich skarbów. I śledztwo przeprowadzone przez bytomianina Macieja Bartkowa, szeroko zakrojone, 3-letnie, oparte o dokumenty z IPN-u, z archiwum akt nowych, to śledztwo wyjaśnia praktycznie kwestię Werwolfu, kwestię strażników na Dolnym Śląsku i no, myślę, że jest to jedna z bardziej sensacyjnych historii opisanych przez wydawnictwo w ostatnich latach. Kolejna historia, która jest związana z II wojną światową i która, myślę, od lat fascynuje czytelników, to jest kwestia Foo Fighters, czyli obiektów, takich świetlistych obiektów, które były widywane przez pilotów pod koniec II wojny światowej, głównie pilotów alianckich. I myślę, że tutaj też książka, która się ukazała, Niewyjaśnione raporty lotników i która historię praktycznie wyjaśnia do końca, to też będzie książka, która dużo wniesie do wojennych zagadek II wojny światowej. W spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele ogólnopolskiego magazynu Odkrywca, którego grupa poszukiwawcza ma na swoim koncie wiele istotnych historycznych dokonań. Tak o tym mówi jej szef, historyk Łukasz Orlicki. W takich wydarzeniach jak dzisiejsze, no, Odkrywcy nie może zabraknąć, ale może przy okazji powiesz coś, co jeszcze oprócz tego robicie, co jakieś odkrycia najważniejsze? I w ogóle skomentuj najnowszą ustawę na temat poszukiwań. Ach, bardzo dużo spraw. No, nie można zabraknąć oczywiście na Zamku Czocha podczas tak ciekawego spotkania z historią. Będziemy tutaj troszkę też opowiadać o naszych poszukiwaniach, nie tylko o Zamku Czocha. Także będziemy troszkę prezentować również sprzęt, którego używamy, metod, którymi poszukujemy, czy próbujemy rozwiązać różnego rodzaju zagadki i tajemnice. Także będzie ciekawie. Teraz obecnie ogólnie no, pracujemy nad kilkoma sprawami. Zakończyliśmy w zeszłym tygodniu dosłownie wykopaliska na Zamku Grodno. W Zamku Grodno, gdzie tam w obszarze Międzymurza udało nam się odnaleźć chyba jeden z najciekawszych przedmiotów w naszej karierze, na pewno w ostatnich latach. Bullę papieża Benedykta XIII, owinięcji awiniońskiej, zwanego również antypapieżem z początku XV wieku. Pieczęć, no, bardzo ciekawa sprawa, rozwiązujemy zagadkę, w jaki sposób mogła znaleźć się na Zamku Grodno, już teraz bardziej jest to zagadka historyczna. No i oczywiście również prowadzimy różnego rodzaju poszukiwania naprawdę na obszarze całego kraju. Znowu się przygotujemy, żeby wrócić i poszukać stolicy konwentu krzyżackiego, czyli Zantyru, to już niedaleko właśnie Malborka. Także jest sporo tych spraw. A co do komentarza w stosunku do ustawy, no trudno się tu wypowiedzieć. No, oczywiście to ktoś miał zamysł, aby zrobić to w ten sposób, żeby
obostrzyć to prawo i mu się po prostu udało. No w tej chwili różni koledzy dzwonią, pytają się, czy od 1 stycznia mają się szykować do tego, że będą zagrożeni aresztowaniem i prawda wtrąceniem do więzienia. Ciągle pozostajemy w tej sferze definicji zabytku, definicji poszukiwań zabytku, bo to, przypominam, podlega karze brak pozwolenia na poszukiwanie zabytków. No pytanie, czy poruszanie się z wykrywaczem metali w różnych celach, choćby poszukiwania na plaży, pod taką definicję podpada. Także no można tu godzinami na ten temat mówić i chyba to jest jakby, można było zorganizować całą konferencję na temat tylko tego jednego obostrzenia ustawy. W spotkaniu uczestniczyły także osoby doskonale znające dzieje Zamku Czocha, w tym jedna z przewodniczek zwykle oprowadzająca gości po warowni. Tego rodzaju przedsięwzięcia jak ta wystawa, przed chwileczką Piotr dużo mówił o tych eksponatach, no widzę, zawsze jest przy Twojej dużej pomocy. Zresztą pamiętam Ciebie z tych wszystkich akcji, gdzie brałaś udział jako dziewczyna radziecka pilnująca pomnika odsłanianego na terenie Gościszowa. Powiedz, skąd się u Ciebie taka pasja wzięła? No, jak się ma męża, który się tym interesuje, to nie wypada się nie interesować, także siłą rzeczy jakby zaciekawiło mnie to, czym zajmuje się mój mąż, no i tak to teraz robimy razem, chociaż oczywiście Piotr robi znacznie więcej. Ale tak skromnie o tym mówisz. Z tego co wiem, ty masz rozległą wiedzę nie tylko na temat ostatniej wojny, ale w ogóle taką historyczną dotyczącą chociażby miasta, gdzie mieszkamy wspólnie w Bolesławca, prawda? No ale no to właśnie to też wynika z tego, że jak gdyby te zainteresowania musiały się u mnie trochę rozwinąć, ponieważ postanowiłam wspierać mojego męża, no więc dziwnie by było, żeby on tyle wiedział, a ja nie. Ale też jak zawsze oprowadzam tutaj na Zamku Czocha gości, to zawsze im mówię, że no Piotr jest tutaj tym przewodnikiem, który jakby wie najwięcej, ale niech się Państwo nie przyjmują, bo ja mam wiadomości z pierwszej ręki, więc chociażby z tego, co Piotr robi w domu, siłą rzeczy ja też gdzieś chłonę te informacje, czasami nawet zupełnie nieświadomie. A powiedz, jakiego rodzaju dzisiaj będą te zajęcia później, bo będą wykłady różne, prawda? Takie może wykłady to jest za mocne słowo, ale będą spotkania, które przybliżą trochę historię. Jakie to są tematy? No, ponieważ jesteśmy na Zamku Czocha, więc siłą rzeczy te tematy będą związane tutaj z tym regionem i to będzie też o tym, czy żołnierze George'a Pattona, czyli III Armia Amerykańska, byli tutaj w tym rejonie, czy nie byli, czy Złoty Pociąg istnieje, czy nie istnieje. Będzie też wykład na temat dokumentów wojskowych z czasów PRL-u dotyczących właśnie Zamku Czocha. No i wreszcie będzie też prezentacja sprzętu używanego do eksploracji. W ramach spotkania odbyło się kilka prelekcji nawiązujących do historii Zamku Czocha i tajemnic tej warowni. Z pewnością warto było wziąć udział w tym przedsięwzięciu, które znów zostanie powtórzone za rok.